Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Tartlet Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. No, 2 godziny dobrej gry, mam nadzieję, że dobrej. Bawimy się, gramy, ale też rywalizujemy z najlepszymi zawodnikami na świecie. No, trzeba tak rzec. Nawet Hans Niemann się zapisał. Jest już odblokowany na czeską. Cześć, Matematszach. Powodzenia również. Dzięki serdeczne. Dobrej zabawy. Ostatnio nagrałem o nim właśnie film. Grał z Kramnikiem. Ciekawa sytuacja. Nie wiem, czy widzieliście. Pierwszą partię wygrał Hans Niemann taką towarzyską 3 plus 2. I w Berlince w ogóle czarnymi, to w Berlinka z bardzo trudnym debiutem, taką kamienną ścianą można by powiedzieć, i wygrał z Kramnikiem Hans Niemann. Kramnik się wkurzył, w rewanżowej partii zagrał posunięcie F6 i G5 i Niemann mógł dać mata na H5, ale się poddał. No to pewnie już widzieliście, mam nadzieję, że widzieliście. Na znak Kramnik zagrał tak na znak protestu, a Niemann na znak protestu się poddał. I chyba słusznie, ciężko stwierdzić, oczywiście, ja tu nikogo nie oskarżam. Sytuacja była kontrowersyjna, troszkę tam w internecie o tym było. Czy będzie dzisiaj na YouTubie, bo nie mogę na żywo oglądać. Tartlet Tuesday będzie na YouTubie, oczywiście. Będzie. Już niedługo zaczynamy. Więc szykujcie, słuchajcie, popcorn. Chociaż nie namawiam do popcornu, szykujcie herbatkę. Bardzo możliwe, że kiedyś dałem podobnego mata. Nie przypominam sobie teraz tego, ale jest to prawdopodobne. Dużo tych turniejów było rozegranych w internecie, słuchajcie. W sumie trzeba by policzyć, ile ja tych Tartlet Tuesdayów już zagrałem. W karierze YouTube'owej, powiedzmy. No jest w playliście, można by po prostu łatwo policzyć, chociaż mi się tego nie chce robić. Ale trochę tego jest. Trochę tych godzin było. A to nie tylko tyle. Gra Jan Krzysztof Duda, super. Więc mam nadzieję spotkać się z nim albo z jakimś, no tutaj takim, z takim Caruaną bym chciał zagrać, z Firuszczą, no Hikaru w ogóle by było super. Zobaczymy. No zobaczymy. Będę robił co w mojej mocy. Walczmy, bawmy się, moi drodzy. I tyle. Też ogłaszałem ostatnio szkolenia szachowe online, grupowe. I już, moi drodzy, mam zapełnione listy, tylko w sumie brakuje do kompletu do 10 osoby juniora jakiegoś lub juniorki. Więc już jest bardzo ciasno, aczkolwiek możliwe, że na ten moment już te listy są zamknięte, ewentualnie lista rezerwowa. Ale to tak na marginesie. Moi drodzy, jedziemy. Jedziemy. National Masters 1976 rankingiem. Jest E4. Niech będzie obrona Kerokan. Ostatnio sobie ją ugrywam. Zależy, jaki wariant przeciwnik wybierze. Można bić, można nie bić. No, goniec G4. Nakamura widziałem, jak grał ten debiut. Ostatnio troszkę jestem na bakier z debiutami. Czuję się w nich troszkę niepewnie, ale to wynika też z tego, że po prostu nie trenuję. A wypadałoby coś tam potrenować. Oczywiście. I tutaj E6. Czekamy jeszcze na to bicie, oczywiście. Tutaj skoczek F6, skoczek D7. No i to jest taka struktura trochę francuskiej, jak tu przeciwnik przepcha wszystko. No to nie mając tego pionka. O, to ciekawe. Może w ogóle tak zagrać. Zagramy tak i tak. Konfrontacja gońców nastąpi. Ok. Długa roszada w ogóle. Bardzo ciekawe podejście. Chyba chce mnie tutaj jechać na tej stronie. No właśnie, wywołałem wilka z lasu. A jak niekoniecznie muszę tam robić roszadę. Dobra, gramy H5. Ok, tu możesz sobie zbić. Skoczek do akcji, koniecznie. Grunt, że. Wieża zbija. Grunt, że on. Jak gdziekolwiek odejdzie skoczkiem z jakimś tam biciem, na przykład hetman 7, skoczek D5, to ja mam bicie z szachem najpierw. Jak król zagra tutaj, to wtedy trzeba będzie uważać. Okay. Króla zostawię sobie w centrum. Niech się boi. Za chwilę jakiś taki ruch, żeby zdjąć gońca.
Król F8 sobie może stać tam spokojnie. Tu pionek jest słaby, jakby się udało wymienić hetmana, to od razu tego gońca zbije, żeby był spokój. Może A6 w sumie, ruch wyczekujący. Aha, tutaj? A nie, nie może, bo wieża zbija. Dobra, trzeba uważać. Król F8 by się w sumie przydał. No w ogóle struktura pionków jego jest fatalna, jak dojdzie do wymiany hetmanów i ciężkich figur, to w ogóle wygrana jest bardzo łatwa. Tu zagraliśmy troszkę na strukturę. Cześć Kubuś, witam Cię serdecznie. Okej, okay, król F8. Król F8 zawsze przydatne. Aha, w ten sposób. Tu mi wejdziesz. Ojej, nie chciałbym tam, żebyś mi wszedł. Może w ogóle tak? To może być dobry pomysł również. Bicie, bicie. Tu sobie spoglądamy na pionka. Wprawdzie linia się otworzyła, ale skoczek asekuruje. Może zawsze jakieś takie ruchy, a chociaż nie ma potrzeby. No spokojnie. Ha, bo pionka idziesz. Słusznie. Zaczyna mi się to mało podobać, ta pozycja. Zagram tak, z takim planem, że jak on mi tu, to ja tam. Też hetmana scentralizuję, tu spróbuję. Ciekawy jestem, czy on taki ruch zagra, bierze F1, bierze H2. No tutaj, a jednak zbił. No dobra, to my na F2. Aha, chcesz mi po prostu tu wymienić. Dobra, zbijemy to. Mój hetman chyba musi zagrać tak, żeby pilnować tu i pilnować F6. Król E7 mam w następnym ruchu w planach zagrać. Albo teraz tak. Wymienić hetmany lub tutaj. Tutaj szacha nie ma. Spróbujemy wymienić hetmany. Jak to się uda, to będzie już luźniej. O kurczaki. Tego się nie spodziewałem. On tutaj, a tutaj będzie musiał wymienić hetmany, bo tam będę atakował. Dobra, wymienił. Ok. Teraz jest dobrze. Ale on to już nie zagra. Dobra, jest ok. Dobra. Zaryzykuję takie twierdzenie, że jak szach to tu. Skoczek broni, wtedy król będzie aktywny. Ok. Pionek więcej, a nie chcę wymienić, dobra. Wystarczy jakiś spokojny ruch zagrać. Czas, ok. No, pionek więcej, spoko. Co ja mogę tu powiedzieć w tej pozycji? Ciężko, pewnie miał jakieś błędy. Znaczy się, dobra, zerknijmy w analizę. I w przegląd, jak to wygląda. 81. Sporo błędów mieliśmy chyba. B2. B3 słabe. A jak reagować na B3? Skoczek F6, goniec B2, goniec D6. Grać normalnie sobie tędy. Człowiek się uczy całe życie.
Goniec G7 jest niedokładny, a co innego robić? Jak komp pokazuje w pierwszej dni goniec G7. Dziwne oznaczenia, co nie? Cześć Kocichowski, dzięki serdeczne za powodzenia. Tobie życzę dobrej zabawy. A D4 trzeba grać, zapychać tutaj. No tak, co mógł zrobić lepiej? D4. O, nie ma chyba to jakiegoś ogromnego znaczenia. Możliwe, że on miał przewagę. Zaraz zerkniemy. Tak. Król F8 słabe. Przecież Król F8 jest najlepszym ruchem na świecie. Ok. Chodzi o to, że jak wcześniej bym zagrał tu skoczkiem, no to tutaj bym sobie fajnie celował w tego pionka. Król F8 w sumie nie było najlepsze. Jak widać. Po prostu pionka nie wziąłem. Aha, że tu atakować dalej. Przeoczenie, słuchajcie, masakra, przeoczenie. Tu trzeba też po prostu liczyć jakieś maty, ucieczki królem. Weź ty, człowieku, to wszystko licz. Tutaj błąd, co? Hetman G2. Hetman D6, błąd duży. Mógł zbić. Jakby zbił, ja bym zagrał tak. On musiał wymienić, mam pionka mniej. No właśnie, no właśnie. Na szczęście nie był aż tak wymagający. Punkt jest punkt. Lecimy dalej. Oznaczenia są na niskiej głębokości. Tak może być. Trzeba dać kompowi trochę czasu, żeby sobie poanalizował. To się zgadza. Dokładnie tak. Jakieś partie jeszcze trwają. 2-8 to jakiś gra. Arcymistrz. O! Przegrana. Tutaj. Tu? Co? What? Przegrana! Dziwne. Ale na takim czasie, no, ciężko o naprawdę dobre ruchy. Wierzcie mi, że to jest trudne. Panika i te sprawy. Jeszcze jedna partia. O, matowanie gońcem i wieżą. Klasyk. Tutaj wygrać. Oj, podstawił, co? What? Mata mógł dać. Dobra. Kolejna partia za chwilę, moi drodzy. Cześć wyindywidualizowany. Pozdrawiam serdecznie. Mistrz międzynarodowy 2800. Znowu czarnymi. Jedziemy. Jest taki ruch jak goniec G4 czy C5 wcześniej. Nie, dobrze, goniec G4 też się gra. Goniec G5? C5. Po wymianie jest strzał tutaj bardzo fajny i potem tutaj, żeby zepsuć strukturę. Kiedyś taką piękną partię rozegrałem z mistrzem międzynarodowym polskim. W tym debiucie, tylko goniec G5 nie było. To było chyba gorsze zagranie typu E3. A jednak tutaj nastąpiło, ok. H6 nie zaszkodzi. G5 może również. Okej.
Okej, wrócił tutaj, tak sądziłem. Może koniec G4? A, bo on E4 ma. Kurczę, podstawiłem się tak pod ruch z tempem. Okej. To może pokombinujmy tędy. To już jest kombinowana pozycja bardzo. Wtrącenie? Słusznie. Jak tutaj, to G3. W ogóle bardzo, bardzo kombinowana pozycja. Mega. Ale dobrze. Lepiej taką mieć z takim silnym zawodnikiem, aniżeli... Może E6? Nie no, skoczek F6 bronić. On tu mi wlezie. Aj, no wlezie, wlezie. Ale dobra, skoczek drugi wejdzie tu fajnie. Może to się będzie dobrze trzymać. Skoczek tutaj. Wejdę tutaj, już jakieś są opcje wzięcia pionka. Chociaż mnie to najmniej teraz interesuje. Gość lubi sobie pomyśleć, ale może to wynika z tego, że... A tu nie mogę teraz? Mi weźmie tu. Kurczaki, no, jakby to wykorzystać. Bierzą tutaj, tu celujemy. Roszada mnie nie interesuje. Chcę zbić pionka. On zbije tu i tam z szachem i wygrywa. Niestety to się nie stanie. Idziemy tam coś poszaleć. Trochę mi się słabo podoba ta poza. Muszę wrócić, bronić tu piona. Jasny gwint. Teraz to mi się słabo podoba pozycja. Może tak, żeby mieć jakąś opcję tutaj. Też roszady nie może zrobić, bo ten skoczek, no właśnie. Idę tak, żeby wejść skoczkiem, nie psuć struktury. Albo trzasnąć tu, ale on zbije pionkiem, to nie chce. Wymiana hetmanów. Dobra. Musi troszeczkę pofruwać. Aha, chcesz mi zbić. No dobra, wieżę muszę uruchomić. Tutaj. Grunt, że hetmanów nie ma, to mi się podoba. Tu, tutaj, tutaj szybko gram. Skubaniutki. Muszę tutaj zrobić, tylko nie wiem co. Coś postraszyć. Za bardzo nie wiem, jak to się porozwiązywać, bo tu on mnie trzyma w szachu, że tak powiem. O! Chyba tym. To mi weźmiesz, co? No weźmiesz. Jasne, że weźmiesz. No to bierz, idziemy tak. Tu zagrasz, to ja zbiję tego. Okej. Okay.
Czasu mało, co? Kurczę, no niestety nie lubię tej czasówki. Coś mi jakoś tutaj w szachu przytrzymał gość. Źle, ale chyba dobrze. W sumie to nie wiem. Źle. Kurza stopa. Masakra. Pogubiłem się. Za łatwo mu to poszło. Kurczę, szkoda. Bez znaczenia. Za łatwo gościowi poszło. Czułem, że dobrze jest, słuchajcie. Dobrze mi się to grało, te partie. Gdzie ja wypuściłem? Dobra, chłodna głowa. Tutaj goniec F5 to słabe, oczywiście. Ale to nie szkodzi. Pozycja była ciekawa. Dużo fajnych możliwości się pojawiło. Skoczek H5 od razu każe grać komputer. No ciekawe. Cześć Michał Tal. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. G8, tu no bardzo kombinowana pozycja. Wiedziałem, że on tak jak już troszkę stanął, ja nie złapałem żadnej kontry. Ale to już było fajnie. A goniec D4 trzeba tak po prostu sobie zagrać, żeby figura była aktywna. B5 każesz grać. Aha, B5 od razu, bo tu pionek przecież wisi. No pewnie. Brakuje mi jeszcze troszkę tego wyczucia. Wyczucia troszeczkę brakuje. Okej. Jak to wyglądało w końcówce? Bo wydawało mi się, że dobrze. Czym zbiłem? Źle zbiłem. Skoczkiem trzeba było bić. Ciekawe. Weź się to wyczuj. Kruche 7 bez sensu. Chodzi o to, że zagrałem tutaj. Już partia, sorry. Sorry, już gramy. Nie zdążyłem poanalizować. Może spróbujemy jakoś agresywniej pograć, czy klasycznie, normalnie. Złapanie przestrzeni, można grać. A, tu się pakujesz. No pakuj się, pakuj się. To sprytne rozegranie. Widać, coś tu gość kuma. Zdecydowanie. No dobra. Niech ta pozycja ma charakter zamknięty. Skoczek F4. Wygląda ciekawie. Kurczę, ładuje się pod jakieś ataki, co mi się nie podoba, ale jakąś konterkę może się uda. Tak. Tu. Co? O kurczę. Ma F4. Dobra, bronimy się. Straszne rzeczy. Ładnie mnie porobił w debiucie. Uważam, że ma bardzo dobrą pozycję. Ale jeszcze poczekajcie. Aha, tutaj grozi. Może tak. Dobrze, że wierzę w bronię tego punktu. I teraz pytanie, czym odbić? Chyba pionkiem może.
skoczkiem bardziej mi się chce to zrobić, a tu szach jakiś. Strachy na lachy. A tu grozi bicie na E3 teraz, o red. Musiał tak zagrać. Jeszcze lepiej. Mi przydzwonił. Ajajaj. Ale mnie załatwił tak w taki klasyczny sposób. Tutaj wieżą trzeba było grać. Tu i zagra mi tak. Paskudnie to wygląda. To jest przegrana pozycja. Jasny gwint. Tak się dać zrobić. Może jeszcze tu. Ojej, to mnie bije z szachem. Co ja w ogóle gadam? O Boże. Czekam za chwilę na następną rundę. No masakra, po prostu tak się dać zrobić. Teraz to jak dziecko się dałem zrobić po prostu. Kompletnie jak dziecko. Nie no, masakra. Po prostu masakra jakaś. Ja naprawdę mogę przegrywać partię, nie mam z tym problemu, ale nie w taki kurczę sposób, no. Patrzmy sobie na mistrzów szachowych, arcymistrzów szachowych. Nakamura czarny. Fajnie usłyszeć masakra, nie? Bieda. Ale już zostałem ograny. Za karę chyba sobie dzisiaj zrobię jakiś długi spacer. Za taką grę trzeba sobie zrobić porządną karę. Głowę przewietrzyć.
No dobrze, ale to były trzy rundy, ja wiem, tylko no nie w taki sposób, nie przegrywać w taki sposób, nie można tego tak robić. Ja zdaję sobie sprawę, ja mogę przegrywać w taki sposób, ale mając 99 lat, no, ale nie teraz, no, wiecie o co chodzi. Ale to też wynika z tego, ja sobie zdaję sprawę, z czego to wynika, słuchajcie, to jest proste. To wynika z braku ogrania, po prostu mało gram, bardzo mało, ostatnio. Po prostu ostatni rok, 2023, niestety nie jest rokiem dla mnie szachowym, jeśli chodzi o granie w szachy. I stąd te takie właśnie numery. Tu w ogóle ładnie skoczek z pionkiem stoi, bo nie pozwalają królowi dojść. O, Nakamura zbił, co ciekawe. Aha, bo skoczek zdąży. Tu lub tu, zgadza się. Można grać w szachy ładnie? Można. To jest bardzo ciekawy zawodnik z Ukrainy. Grający czarnym kolorem. Młody gracz, bardzo silny. Ale on non-stop łupie w te szachy w internecie. Non-stop gra. Niezły jest. Co 2000, o co chodzi? Ktoś mnie poprawia w mojej wymowie zapewne. No i ładnie młody zremisował sobie z zawodnikiem 3000. Super. Miło się patrzy na takich zawodników. Naprawdę kibicuję. O, tu mamy polskiego zawodnika. A, to jest spoko, to jest remis. Królem wystarczy tutaj stanąć. No tak, tu za dużo się nie podzieje. Do końca świata można sobie tutaj gońcami latać. Lecimy dalej. Jeden punkt na trzy. Przydałoby się zwyciężyć. Troszkę morale, żeby odbić. A w ogóle przydałoby się z jakimś arcymistrzem zagrać i po prostu wygrać, żeby to. Wiecie o co chodzi? Żeby tak troszkę wróciły chęci. Taka motywacja większa. No tu zawodniczka widzę jest wykuta. Nie pamiętam w sumie, jaka tu jest teoria. Czy ja dobrze zagrałem? F4 bym chciał zagrać. F5, sorry. Skoczkę wypadałoby na lepszą placówkę przestawić. Spróbujemy to uczynić. Jest centrum za pionkę. Myślę, że całkiem sympatycznie to wygląda. Mi się podoba. Taki urok obrony dwóch skoczków. No dobra, lecimy. Aha, może chcę tak i potem tutaj wymienić, ale to wtedy wejdziemy tak i tutaj sprytnie na pole D4.
W takim ruchu zastanawiam się, czy tego nie zbić, bo ta wieża na A3 niekoniecznie musi dobrze stać. Się tak zrobię. I wejdę tu. Czasami jakieś wejście hetmanem jest wstępem, przerzut na te skrzydło. Aha, od razu w ten sposób. No dobra, centralizuję tego hetmana mimo wszystko. Doszłoby do takiej samej pozycji, jak ono wymieniłem z zagrotu. Dobra, nieistotne, to jest mało istotne teraz. Może tutaj, o, to będzie ciekawe, chyba tak. Bo chcę atakować tu i tam. A tu pionek wisi. Nie, nie wisi wieża broni, co ja gadam. Jak hetman zagra tu, to będę miał możliwość zbicia i zepsucia struktury przeciwniczce. Właśnie. To się dzieje na naszych oczach. Tylko czy ja to wykorzystam później? Znaczy, będę musiał spróbować to wykorzystać. Dobra, bijemy i wieża idzie do ataku. Czy coś w tym stylu? Tak, tak, i tam się dorwać. O, właśnie. Tutaj hetman D6, że niby chce tak zagrać, ale nie chce wcale. Tutaj skoczek może wejść, jak zagram tak. To mi nie będzie się podobało. Mhm. Okej. Zawsze mogę jakoś tak, dobra, bierze E7 na razie. Uśpimy czujność i może tak. Jak tak, to tak dostanę. I po moich niecnych planach. Teraz grozi taki ruch, ale wieża tutaj. Tu zablokowanie wieży, skoczek będzie miał dobre pole, żeby ten skoczek uciekł stąd. Ale gram nie mrawo, ale może... Czekajcie, tak mogłem w sumie zagrać. Tutaj. Tak, niech będzie. Czuję, że jak będę się tak troszkę bawił, to się może źle skończyć. To się broni. Co? Aha. Nie mogę zbić skoczka, bo dostanę tu plombę. Bardzo sprytnie, ale mam bicie na F4 na szczęście. Teraz bije skoczka w tą wieżę. Przeciwniczka nie dostrzegła. No to jest teraz dobrze. Dobra, może tak. Znowu tak. No, wymiana jest dla mnie korzystna.
Serio? O rety, ja to jeszcze zremisuję, nie? Jest zły róg. Masakra. Nie, no masakra, remis, nie? W totalnie wygranej pozycji. Dzisiaj jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Nie potrafię tego wyjaśnić. Niesamowite. Nie ma tu możliwości wygrania, wykorzystania tempa. Nie ma. Sami widzieliście, nawet z figurą więcej nie mogę wygrać. Bardzo fajna pozycja, dobrze się to wszystko grało. Naprawdę, dobrze się czułem w tej pozycji, mega dobrze. Ale jak się nie wykorzystuje takich szans, takich pozycji, jak się nie wygrywa, to jest bardzo źle. Jest mega źle, jak się nie wygrywa takich pozycji. To jest po prostu... A powiedziałem, że jak się zacznie miękko grać, to będzie źle. Dobrze, że nie porażka, wiadomo. A przeciwniczka ładnie tutaj zagrała, bardzo ładnie. No i oczywiście nie mogę zbić skoczka, pokażę, bo jest tutaj. A nawet mata dostaję, znowu bym dostał tego mata co wcześniej. Znaczy wcześniej, w poprzednim odcinku po prostu też miałem taką sytuację. No i to podstawka figury. No jak można nie wygrać takiej pozycji, słuchajcie? No tak, po prostu masakra. Jak to jest? Jak to jest możliwe? To jest wygrane na milion sposobów. Jak nie można wygrać takiej pozycji? No wszystko wygrywało. Wszystko. Nawet wieżą nie trzeba było odchodzić. Dałem jeszcze przeciwniczce tutaj pograć. Dlaczego się nie zasłoniłem? Nie mam zielonego pojęcia, wiecie? Co nie zmienia faktu, że i tak jest totalnie wygrana. Szach bez sensu. A tak? O, też zmniejsza się historia. Po odejście po prostu królem. No tak, i pionek już tam sobie wędruje. To jest po prostu tragedia. Ciekawy jestem, co to za pozycja. Król tutaj. Król G4. A6, ok. Król H3. Tydzięciole 1. Nie zagrałeś na H3. Bo co? No bo jak idę tutaj, to król musi odejść. Po takim ruchu idę tutaj i łatwo wygrywam, bo zostaje mi ten pionek. A po takim ruchu... Król H2, a jak tu pionek ucieka, to tutaj i tym szybciej idę. No tak. A jak król tu, to król tu. No jejku, jakie proste. Proste jak się analizuje, wiecie co, to jest naprawdę... I tu już jest remis po H3, ale jaja z minus 36,5 na 0,0. Niewiarygodne, niewiarygodne. Na remis, bo jest zły róg. No dobra. Czekamy na kolejną rundkę. 1,5 punkta, biednie. Bardzo biednie, punktowo. W grze jeszcze gorzej. No ale po przerwie odpalamy, teraz działa. Słuchajcie, no dobrze, trzeba wejść na dobre tory z tą grą. Trzeba regularnie chyba po prostu grać. Albo jakąś taktyczkę porobić. Wszystkim dookoła to mówię, a sam tego nie robię, nie? Szewc bez butów chodzi, no właśnie. A sobie... Przy okazji herbatkę zaparzę jeszcze jedną. A zaraz się tutaj widzę, zaraz odpali się pewnie runda. Sekundka.
A, witam Cię 50 żony. Tak, będę na turnieju w Katowicach. W piątek wyjeżdżam już. Pewnie się zobaczymy. No właśnie, dawno na żywo nie grałem w sumie też. Też jest troszkę inna gra. No dopiero 4 rundy, 1,5 punkta. Rund jeszcze jest 7. Można zrobić 8,5, więc spokojnie. Włączamy wsteczny. Jedziemy na wstecznym, ale aby punkty robić. Tak to już jest, moi drodzy. A powiedzcie mi, czy się orientujecie z tym Gambitem Królowej 2, bo tam coś mi wyskakuje w necie, że ma być, czy to jest jakiś fake, czy faktycznie ma być? Czy ktoś na ten temat coś wie bardzo poważnego, bo jeżeli tak, to ja się już nie mogę doczekać Gambitu dwójki. Już wracam sekundka. Tak, twórcy podkreślali, że nie będzie dwójki, ale no okej, ale to potwierdzali, jak jedynka wyszła, czy teraz, na bieżąco? Mam nadzieję, że się zmieniły ich plany. Fajnie, ten serial był świetny, mi się bardzo podobał, chciałbym coś podobnego zobaczyć. Bardzo dobry był. Oczywiście zawsze te pierwsze rzeczy są najfajniejsze, tak jak Shrek 1, na przykład, przynajmniej dla mnie, bo już dwójka, trójka i tak dalej mi się mniej podobało. Zawsze te pierwsze wrażenie jest najlepsze, ale Gambit to bym bardzo chętnie obejrzał. Z wielką przyjemnością. No, zobaczymy, jak to będzie. Piszesz Topciu, że nie będzie. No cóż, chciałbym powiedzieć, mam nadzieję, że się mylisz, no ale skoro wiesz, to okej. Okay. Dziwne, że oni to tam jakoś reklamują. Dla szachów byłoby super, jakby dwójeczka wyszła. Dla szachów tak ogólnoświatowych, powiedzmy. Znowu jakaś tam reklama dla szachów by wyszła. No dobra. Poprosimy rundę numer 5. Panie Czesko. Ale wielokrotnie też były takie partie, że były ogromne przewagi, ogromne i się wypuszczało. To jest w ogóle magia jakaś w szachach. Lecimy. Mistrz Fide, białym kolorem. No i go. Dobra, może troszkę też, troszkę różnych debiutów pograjmy. Przeciwnik przyjął mi taką taktykę, ok. Sprowokujmy G4. Raczej nie zagra. Znaczy mógłby pewnie, ale oczywiście taki ruch fajny by był. Skoczek wchodzi na B4, stąd to A5. W sumie można od razu chyba tak zagrać. I to nawet tym skoczkiem? A
zagrajmy, czemu nie? Tutaj pocelujmy sobie. Taki ruch goniec C4 będzie też ciekawy, żeby tu celować. Wtedy C3, tam wejdziemy, zbijemy tu. Może być różnie. O, od razu tak poszło. Tutaj. No, to jest ryzykowne. Tu goniec odejdzie. Jedno bicie nikomu nic chyba nie dało. Nie widzę co dalej. Aha, potem hetman tu. Tu i tak. Niebezpiecznie to wygląda. Nie wiem, dobra, zaryzykuję. Powiem szczerze, że nie wiem. Ale po tym ruchu... A, nawet tak zagrał, spoko. Tego czarnopolowego zbijemy. A no to w porządku. To jeszcze jest ok do przyjęcia. I E6. E6 tu otwierać. No dobra, to żyjemy. Jemu się nie chciało liczyć chyba. Tutaj sobie tak zagramy, żeby odpędzić tego skoczka. Dłonie skoczek na D5. Tak, tak. Co z tym hetmanem? Będzie tutaj chciał mnie męczyć. Ale jak tak zagram, to tutaj królem i bierze G8. Szybciutko. Takie akcje niech się dzieją fajne. A, okej. Okay. Tego pionka bierzesz. A czy na pewno? Nie, nie weźmiesz tego pionka. Tak, tak. I potem tu kicam. On tu. A ja tak. Albo w ogóle tak. Tu muszę, bo on skoczkiem tu mi groził. Pionka tracę. Już może nie do końca. Broni się pasywnie, tu zagram. Po prostu nie wiem, jak tutaj zareagować za bardzo. Skoczek nieprzyjemny jest. Będę musiał tutaj zagrać. Znowu zaczynam kombinować. Nie podoba mi się to. On ma prostą grę. I u mnie są słabe pole. Muszę tak zagrać. Tu groziło. A, pionka mi bierze. O, świetnie. Świetnie, Krzysztof, sobie radzisz. Naprawdę świetnie. Dobra, tu wycelujemy, bez pionka, jak zamkniemy tutaj strukturę, to będziemy jeszcze żyć. Taki ruch jest chyba dobry, bo tu, 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 a może nie do końca. Wymiana, aha. Zostawimy coś. Ten pionek słaby by był. Ale jak zbije skoczkiem, to super. To tutaj i skoczek wchodzi. I bardzo dobrze broni tu i atakuje tu. Dobra, to może być już dla nas pozycja. Bo nawet jak on tak zagra, zagram tu, on tu i wymienię wieżę, wezmę tego i pozycja może być wygrana czarnymi. Cześć, Rajban Mucha. Cześć, witam cię serdecznie. Okay. No dobra, na razie tak, bo chodzi o to, że jak wezmę tego, to mi tam zagra. Pionek wisi, co? Kurczę, balans. Niech będzie tak. Sprytnie gra, bardzo sprytnie gra gość. Nie da się ukryć. Królem podejść, co? Nie ma wyjścia. Tu, tu. Tak, to dla mnie będzie ok, bo tego pionka będę bronił.
Co? Serio? A tu się obroniłeś. Mega sprytnie. Chcę, żeby zagrał tam. Aj. Chcę tam i siatkę matową założyć. Taki ze mnie spryciarz. Siatki matowej nie założę, ale mogę pograć inaczej na pionki. Siatki matowe, ale muszę tak chyba. Niebezpiecznie, trzeba uważać. Trzeba mało czasu. Idziemy pionkiem. Skoczek do gry. Do góry. Do góry. Mata nie ma. Teraz grozi, ale już mam hetmana. Uff, mamy to. Ojej, mamy to. Działo się troszkę, ale dobra. Krzysztof się skupił. Krzysztof dowiózł do końca. No to 2,5, no. Troszkę się odkuwamy tutaj. 2,5 z 5, 50%. No dobrze. No dobrze. Od razu humor lepszy po takim zwycięstwie. No i gitara. Ale ze mnie bestia. No dzięki. Dobra, za chwilę runda chyba szósta. Już nie ma co odpoczywać. Półmetek. Jedziemy. Uff. A jeszcze trwają partie. Okej, okay, bo się nie odświeżyło. No to zerknijmy. Ktoś tu z naszych pyka. Pierwszy z brzegu. Remisik. Przegrał na czas, ale zremisował. Ciężko jest bronić takiej pozycji na sekundach. To naprawdę wymaga tutaj podstawowych. Wymaga tutaj po prostu znajomość pozycji końcowej. O, tam wieża mogła odciąć. W sensie pokazuje palcem, sorry, tutaj mogła odciąć na tej linii. O, już odcięła, więc to jest remis. Wystarczy wieżę ustać na piątce. No i co? O, no, remisik. Mimo wszystko. Wieża trzyma dwójkę. Ale 130 ruchów panowie zrobili? Zrobili. Można? Można. O, pioneczka bierz.
Szach. Nie chciał. Remis. No i dobra. Git. Lecimy sobie dalej. W takim razie. Ok, mistrz międzynarodowy 2700. Nie ukrywam, że dobrze by było wygrać. Fajny by był skalp. Grajmy normalnie. Krzysztof, skup się. Gram tu, żeby bronić pionka, bo jak zagram tak, to od razu B4. Chyba nie mam typu łapek żadnych, co? Ma bicie na E4? Ja, chyba nie. Właśnie. Tak, schodzimy tutaj ze wszystkich, tak, działań, bo trzeba podeprzeć pionka. Okej. Okay. Tak, to tu bym się zahaczył chętnie, szybko. Tak nie można, bo tu, ale tak można, oczywiście. Dobra. Co trzeba zrobić? Ruszadę. Jak H6, to tu się właduje. Okej. Okay. To mi się podoba. F4 mi się bardzo... F4 mi się mimo wszystko podobało. No tak, ja widzę, że tutaj zdobywasz ten materiał. Widzę, drogi panie. Sprytnie mnie tu załatwiłeś, ale mi się to podoba mimo wszystko bez tego pionka. Tylko pytanie. Na tym odbiję. I zagram. Roszada nie będzie fajna. Zagram król F1. Szkoda mi jednej wieży, że nie ma jej tutaj. Pionek mniej w sumie chyba. Białe, czarne, czy czarne chyba są ok na ten moment. Spróbuję tak, bo wymiana to tu, król się schowa. Król się schowa tutaj. Druga wieża jest potrzebna do pomocy. Bez dwóch zdań. Szybko pograł, skubaniutki. O, cześć smoku, witam cię serdecznie. Okej, okay, próbujemy szczęścia. Na C7. Wiadomo, nie mogę zbić, bo tak. Dlatego mówię, że próbujemy szczęścia. H5 zagrał ładnie. Wieża tu jest przydatna. No tak, no pion mniej po prostu. Skosił mi pionka. Sprytnie. Oczywiście pić nie mogę, bo na końcu na jakiś goniec nawet na H3 jest. Jak tak, to tak. Bardziej tędy powinien iść chyba. No ale ja też jestem szybki, teraz wieża A7. Po pionka. Bo tu się broni. Według mojej oceny. Chyba nawet nie chcę go bić, bo hetman mi się... Aj, tu podstawiłem. Jejku. Dałem ciała. Drugi raz mogę przegrać w królewsko-indyjskiej białymi. Nie dostrzegłem taktyki. Jak się tego nie dostrzega, no właśnie. To potem są problemy.
Jeszcze tak, tu chcę zbić i wejść tam. Tak w ogóle grozi, ale wzięcie figury może nie mieć znaczenia, bo tu jakieś widzę. Mogą być motywy matowe. Zbijam tu. Szacha nie ma żadnego póki co. Właśnie. Czekajcie, tu szacha żadnego nie ma, co nie? Żadnego, a jak zbiję tu, to chyba wygrywam. Szacha nie ma? Nie ma, Krzysztof. Tu grozi mat, koniec. Tu ewentualnie może, ale to już nic nie daje. No to mat. Mat! Wygrałem! Mamy to, moi drodzy. No co, on nie widział mata? Nie wiem, o co chodzi. Ale jaja. Ale jaja, słuchajcie. Jak łóżko niepościelone? To nie jest łóżko, ja tam nie śpię, moi drodzy. Tylko sobie siedzę po prostu wygodnie czasami. Aj, jaja, a to ty, smoku, mi taki tutaj psikuski piszesz. Poszło, w końcu, no, ale... Aj, aż po prostu zobaczę analizę, bo... Sam nie wiem, co się działo do końca. No nie powiem, ta partia mnie troszeczkę pobudziła w końcu. Tak czułem, że tu jest bicie, tylko czekajcie, sprawdźmy dlaczego. No przecież to są takie motywy. Tak, tak. Goniec F5. Hetman gdzie ma ruszyć? A tu nie może Hetman ruszyć, jak tutaj to E4 i sklops. Krzysztof, klasyk. Uczcie się, słuchajcie, na moich błędach. Klasyk. O, mamuniu, przegrana. Zbić na E4 trzeba było. Dlatego też, zobaczcie, Hetman C2 nie daje nic. Ta obrona nie daje nic. No chyba, że wcześniej bym zagrał tak. Jakby on zagrał tu, to wtedy B4. Okej, działa. O, właśnie. Klasyk, ale uciekł. Tak. Tutaj sobie weszło, cyk, F3. F3 jest złe. A, bo jest F4, czyli to, co on zagrał. Skoczek bije D5 i zdobywa tutaj pionka dzięki temu. Bicie. A czym odbić najlepiej? CD. No to dobrze. Tak, król. Tutaj chyba partia się zaczęła. Jeszcze nie. Bicie, bicie. Dobra. Cały czas lepsza czarnych ze względu na tego pionka, ale nie aż tak dużo lepsza. Tutaj, wymiana wież. No on musiał mnie tutaj próbować atakować. No. A, i teraz skoczek C7? No przecież. Już nie ma żadnego wybicia, ale to nie tak łatwo. Jest wybicie. A, trzeba liczyć, dobra. Trzeba taktykę liczyć, Krzysztof. Okej. Tutaj źle. Tutaj dobrze u niego. Bicie, bicie. Wieża zbiła. Bicie, koniec partii. Od razu Hetman F6 z jazdą, nie? Hetman F7. Tak, co? Tu? A tu i tak przegrana. Hetman F6. Ojej, co? Ale jaja, patrzcie, tak. Chcę tam dać mata, on po prostu bije i mata nie ma. A jak tu? Tu i tu. O rety, jaki wariant. I tam hetmana mi zdejmuje. Takie rzeczy, ale to, no to widzicie, to ciężko zauważyć. I z minus 3,5 zrobiło się plus 4. I goniec zbił. Hetman wjechał. Hetman C7. No właśnie, bo tak zauważyłem tyle figur przy królu i pionek, ale nie ma szacha, chyba że Hetman H2, ale to przegrywa oczywiście. No tak, nie ma jak się bronić. Jeszcze jakiś Hetman H6 mógł, nie? Ale to już figurka więcej, już rozjazd. Dobra, mamy to, moi drodzy, mamy to, mamy 3,5 punktu. No i dobrze, jest dobrze. Uff, no nieważne kto jak zaczyna, ale jak dobrze kończy, nie? Dobra, jeszcze turniej nie jest skończony, półmetek dopiero, ale już tak lepiej się człowiek czuje, jak te punkty wpadają. No. Grasz o pietruchę, jeszcze bardziej się tutaj spinasz, nie?
Ale partia była. Dobra. Coś tu jeszcze grają. Oj, czy to nie jest remis? Teraz nie. O, red. Wygrana. Bardzo ładnie, król F7 i tutaj idzie pionek. Okej. Okay. Też remis. Dobra. Jak w ogóle idzie naszym zawodnikom, a nie zdążyłem zobaczyć. CM2661. To nieźle, niezły CM musi być. Okej. Okay. A niech będzie C6. Czemu nie? Teraz jesteśmy mądrzejsi o poprzednią partię. Tak? No dobra. Spoko. Normalna pozycyjka. Mi się bardzo podoba. Wszyscy są zadowoleni, ale ataki Ren. Dobra, idziemy z kontrą. No chyba mi nie palisz na H7, tu chyba nic nie ma, co? Jeszcze nie. Trzeba tak coś tam na króla zerkać i tak zagrać przede wszystkim gońca, a stąd wygonić. Więc tak gramy. Dobra, goniec stąd idź. Okej, okay, pytanie co dalej. No i może tak. Tak, no, zagra mi. Tu może otworzyć po prostu pozycję, ale skoczek też tu wróci. Ciężko powiedzieć. Że tak, tu będziemy celować. Tak i tak. Coś w tym stylu. Tu będziesz chciał celować w G6. No tak. Właśnie. Niestety to zauważyłem. Pytanie, czy ja mogę z tym coś zrobić? Dobra, konsekwentnie. Jak tak, to tak. Jak zbije mi, to hetman zbije. A jak tu, to... A, no to teraz tak. Teraz stracę jakość. Tu jeszcze może, ale dobra, to dla mnie jest ok. Jak zbił na E6. Teraz tutaj trzask i tutaj trzask. Ciężkie figury w grze. Dobra, tutaj zepsuliśmy mu co nieco, tak, żeby tu zasekurować, 2-4-5, 2-4-5, dobra. Tak, mogę spróbować. Kto ma bezpieczniejszego króla? Dobre pytanie. Musisz grać, to co ja wezmę wtedy pionka, wtedy zdwoisz i co ja będę musiał wrócić. O co tu chodzi? Aha, chcesz wejść tu. Sprytne.
tytuł. Dobra, tak, z próbą wymiany. To jest próba tylko i wyłącznie. Te wieżówki są stresujące. A to nie mogę teraz. Aha, nie mogę. Ale tak mogę. To wieża broni od mata. Okej. Okay. Tak, też mogę. Potem wieża tu. A, wieża jest atakowana, ok. Tak. W ogóle chcę tak zagrać H5. Teraz już mogę zbić. A tu to samo chcesz zagrać. Ryzykowne chyba H5. Może być bardzo ryzykowne. No tak. Z obroną. O red. Powiem wam, nie wiem co się dzieje w tej pozycji kompletnie. Chyba mój król ma problem. Sekund mało. O rety. To jest mata jakiegoś dostanę. Przywrócić. Ojejku, no nic nie widzę, no. Normalna, dobra, stabilna pozycja. No zaczął mnie atakować. Skoczek B4 od razu. Z tym gońcem trzeba rozwiązać problem. Chciałem po prostu zbyt aktywnie pograć. Aj! Tutaj przecież! Wtrącenie na B2. Jak ja to przeoczyłem? Król tutaj, nie? No ale już zadymam, już wtedy skoczek idzie i tam. Przeoczyłem. Ruszada, skoczek B4. No tak. Tak. Wieża C3, takie ruchy istnieją. Ależ ja jestem kapuściak. Tu, tu. Ale taki ruch trzeba zauważyć. Boże świat. Ha, nie można bić, bo mat. Dobra. I tutaj po prostu jest taka duża inicjatywa. Bardzo ciekawe. Mega ciekawe. Ale zobaczcie, po takim ruchu jakiś F5 pokazuje. Ja nie lubię stokwiszów w tych czasach. No, no nie, no to nie są już szachy. No. A, pisałeś mi, Michale. No tak, to o to chodziło. Zgadza się, masz rację. A jak to się łatwo widzi z boku, jak się nie gra, nie? To wydawało mi się, że... czegoś tam wychodzę tutaj. No nie było tak źle, zobaczcie. Mimo, że to groźnie bardzo wygląda, jeśli chodzi o te pionki. Tak
Chyba nie było. Goniec H6. Ja sobie zdawałem z tego sprawę, że jak goniec zagra tutaj, to stracę jakość, ale to ok przy tym układzie figur, no przy takim czasie też, znaczy przy blicu w ogóle mówiąc. No i co, w ogóle ciągle ten minus widzę w analizie i co? Tutaj, 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 tutaj. I jak grać? Każe grać wieżą tu, zająć linię, nie dać grać wieży tej, a ja się nastawiłem na pionka, który jest słaby. Świetnie. No człowiek się uczy. A, jakiś hetman F3. Z opcją wymiany. Dobra, partia jakaś skoczyła. Lecimy. Która to już runda? Ósma. Ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. Cztery jeszcze partie. No to wszystko możliwe. A tak ci zagram hetman C8 i co teraz mi zrobisz? Ha, tu będziesz chciał wejść. O, tu będziesz chciał wejść. Super. To wiem, co chcesz mi zrobić. Ale pograłem jak kapuśniak, no. Tragedia. Kolejna tragedia. Jak się z tego wygrzebać? Tu, to tu mi palniesz. Boże, muszę zagrać jakiś taki ruch, nie? Kompletny wór. Tracę gońca. Mógł mi wziąć. O, to taki mam ruch jeszcze. No widzę, widzę, że szalejesz. Co? Tutaj? Jak można tak figurę oddać? Ależ z tym dzięcią, nie? Do kwadratu. Kompletnie przegrana pozycja. Jedyne, co mnie ratuje tutaj w tej pozycji, to złudzenie, że są różnopolowe gońce. I złudzenie po prostu. Skoczek tu chyba szybko wygrywa, bo tu wchodzi. Szkoda, że nie mam tu gońca. Ale musiałem zbić pionka, wydłużyć. No niestety. Pytanie, czy po tym ruchu mam tutaj grać? Chyba tak. Chyba zbić na G5 trzeba. Nadzieja w łupaniu pionków przeciwnika. Teraz tu, 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 tu i tu, i tu, i wszędzie. Tak, tak. Jakaś nadzieja na remis.
No szacha dasz. No dasz. Wrócę. Remis chętnie wezmę. A, w ten sposób. Mądrze, mądrze. Nie, no nie wymieniam. No nie mogę wymienić. No nie wymieniam. Przez to będę cierpiał. A tutaj jest ruch. Boże. Ale mnie po prostu gość ogrywa jak chce. Najgorsze jest to, że jak zagram tu, to przegram. Tu weźmie, tu przegram to. Ale co ja mogę? Muszę chyba tak zagrać. Muszę? Może jeszcze tak spróbuję. Z tej strony chcesz mnie gryźć. Słusznie, muszę tędy się przedostać. Póki dwie wieże w grze. Kurczę, źle pograłem. Jeszcze szacha ma. Jest nadzieja? A i nie ma nadziei! No nie ma nadziei, no! Co się dzisiaj dzieje? Nie, no po prostu masakra jakaś, no. Jak ty dzisiaj grasz, człowieku? Jak ty dzisiaj grasz? Nic nie widzisz. Co to w ogóle ma być? Niech ktoś odczaruje. Proszę. To jest po prostu tragedia. Już w debiucie stoję źle po prostu. Totalnie jak amator. Gorzej niż amator. Amator to chociaż wszystkie figury normalnie wyprowadzi. Co nie zmienia faktu, że gość troszkę mi tutaj wypuścił. Tylko że ja, głąb, gram H6. Nie widząc, że on może zbić i potem mi odbić figurę, co nie? No sami widzieliście. Bo tutaj odejście i jeszcze jest jakaś tam gra, powiedzmy. No Hetman D4, tak mi się wydawało, że trzeba, jakaś jedyna nadzieja. Oczywiście jest to kompletny wór czarnymi, kompletny.
Bez dwóch zdań. Ale gość mi dawał tu szansę. Te pionki rozszczepił. Jakaś opcja się pojawiła. Tych pionków trochę pozbierałem. Wieża B5 trzeba było szybciej grać. Tego wziąć i tu trzymać. Bardzo możliwe. Ale kusząca propozycja była. A, ciekawe. Ciekawe, że tutaj, tutaj, tutaj. A potem gram tak i biorę tego. No nie wiem, dlaczego tak nie zagrałem. Bo to byłoby spoko, nie? Tych pionków dużo. Jestem tylko ciekawy, czy ocena pozycji była już kompletnie dla mnie worowata, czy... A zaraz. No co, a tutaj jak zbije, to dlaczego on tak nie może? A, bo tu, jeżeli tu, to tu. No widzicie, brak taktyki troszeczkę, brak liczenia dokładnego. Miałem wrażenie, że on tutaj mnie puścił. O właśnie, wieża D6, goni C4 i co teraz? Każesz bić po prostu. To było takie dla mnie ryzyko trochę, ale faktycznie można było bić. Bo on nie może tak, bo gońca nie ma, który pilnuje pionka. Zasuwać królem, nie? Aktywność jakąś tu królem robić, tu i tu później. No tak, no. Redukcja, a ja nie redukuję. Po co redukować, nie? W zasadzie wyszło prawie to samo. Chodzi o to, że on tutaj by zagrał, miałbym wielki problem. Dlatego król E6, tak. No i podstawka. No to już worobocizna raczej. Też ciekawie, w sumie można było pionkiem uciekać, ale... Ach, dobra, wspomnijmy o tym. Słuchajcie, czy ja nie wyszedłem z turnieju? Orety. Czy ja nie... Czy ja z Title Tuesday przypadkiem nie wyszedłem? Niechcący klikając? Nie, tylko nie to. A jaka przerwa? Ale ja nie jestem w turnieju, bo ja zakładkę analizy wziąłem. O jasny gwint, przejdę szybko. Czy ja tam mogę wrócić? O nie, amatorka, po raz kolejny. Nie, no ja chyba nie mogę wrócić. Bo ja zakładkę sobie odkliknąłem, włączając analizę. Nie wrócę do turnieju, słuchajcie. Tak, no, to jest ta zakładka, gdzie robię analizę, ale tutaj... Gdzie jest turniej? Ja nie mam tabelki. Ależ ze mnie amator totalny. Wiecie co? Wstyd mi jest po prostu. Wstyd. Wstyd na całego. Jak ja mam tu wrócić do turnieju? Który dzisiaj? 5 września. I co? Lipa. Nie ma tutaj opcji trwające. Też analizę mi szuka. Jest! Jest? Dziękuję ci bardzo, drogi widzu. Wróciłem. Wróciłem, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo. Zestresowałem się okrutnie. Wróciłem. Kartę przywrócić. Dobra. Też będę wiedział na przyszłość, bo kiedyś...
Kiedyś też mi się niechcąco udało wyjść z turnieju i potem już nie wróciłem. O, jak dobrze. Przepraszam, to byłoby jeszcze gorsze niż te przegrywanie. Jak dobrze. Masakra. No dobra. Jest luz. Znaczy punktów mało, gra bardzo słaba, ale mam nadzieję, że się świetnie bawicie. Mimo wszystko. Ile rund zostało? 3 rundy, co nie? No to trzeba 3 wygrać. Trzeba by było wrócić do takiego schematu, żeby wygrać z arcymistrzem i po prostu jechać z tą formą. Co tu, nie wiem, będę robił chyba 50 pompek przed turniejem. Słuchajcie, albo przewietrzę sobie głowę na balkonie. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Jakieś mądre rady? Oprócz kondycji fizycznej i robienia taktyk? Czy o 23 będzie grane? O, MDC, wiesz co? Nie wiem w sumie. Zastanowię się za chwilę, bo to jest bardzo późno dla mnie, ale możliwe, że zagram. Nie obiecuję, ale myślę, że tak. Myślę, że mógłbym zagrać w sumie o 23. Drugi tightlet. Jedziemy, dobra. D4. Drukowanymi. D4. Poproszę odpowiedź przeciwniku. Muszę zrobić teraz 3 punkty, zrobić 6,5, bo wstyd. C4. Podoba mi się. Myślisz nad ruchem 10 sekund średnio. Trochę teraz więcej. Podoba mi się. Dobra. Dobra, zagnę sobie teraz wariant z domkiem. Nie chciałem go grać. Tego wariantu nie lubię grać białymi. Dobra, chyba tak się gra też. Też. 4. E, tu. Tak. A tak dostaję. Ale ja gram słabo, nie? Ależ ja gram. Ale. Dobra, biorę. Jak dają pionki, to biorę. W tej konfiguracji to ja oddam tego gońca czarnopolowego. Okej, ale się powymienia tutaj. Czarne mają bardzo dobrą pozycję. Moje pionki są opłakane. Ale że on też w ten sposób gra? Ciekawe, wszystko chce wymieniać. Może mój ranking na niego działa. Wszystko wymieniasz? Ciekawe. Dzisiaj, moi drodzy, nie powtarzajcie po mnie debiutów, absolutnie. Te debiuty bardzo źle rozgrywam. Wiem, tutaj masz opcję. Widzę to. Biorę kolejnego. Ty mi weźmiesz tu. Ja zagram tam. Nie wziąłeś pionka? O! Dzięki. Gram tak. To tak jak dałbyś mi opcje na fajne ruchy. To teraz mam pionka więcej. Jakimś cudem. Wymiana? Ha, okej. Okay. Dobra, gońcem wybijesz. Skubaniutki jesteś. A może tu zapchać go? Dobra, taniec z gwiazdami. Okej. Okay. Lecimy skoczkiem do centrum. Tutaj jakieś opcje otwarcia. No dobra, pionek więcej, panie kolego. Wiecie co? Strasznie niepewnie gram, sami to widzicie, nie? Niech będzie tak. Tutaj chcę zagrać teraz. Para gońców jest niebezpieczna. Ale pion jest pion. Tutaj w sumie grozi też fajne posunięcie, tylko że on tu mi zagra.
Szach, coś tam. No tu jakby się udało. Dużo liczenia. To licz sobie, co ja będę za ciebie liczył. Jak zagrasz, to wtedy pomyślę. Co? Bardzo ciekawe, czy mi się podstawił. Aha. Dobrze to policzyłeś, mój drogi przyjacielu. Dobrze to policzył. W przeciwieństwie do mnie. No dobra, biorę to dziadostwo. Idę na końcówkę równiutką. No, wolę już to zremisować niż przegrać. Ale postaram się to jeszcze jakoś dowieść może. Jakimś cudem, bo on musi tak zagrać, żeby pionkę obronić. A to wiesz, nie będzie stała tam najlepiej. Tylko pionka teraz muszę o jakoś tak. No tak, no. Nie chcę, ale muszę. Bardzo źle to wygląda. Król jest. Tak, 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 jakby się udało. Dobra, to już jest remis. No muszę tak grać, nie wiem. Jakiś szach, szacha powinien dać. Najlepiej. Ale nie dał. To w ogóle teraz mi daje szansę jakiś gość. Kompletnie mi daje szansę. Tutaj, bo jak jeszcze zagra tak, to ma szacha. Strasznie źle gra. Ej, to dajesz mi szansę takie, że masakra, chłopie. Nie tylko ja gram słabo dzisiaj. Szach bije na B3 i żyje, jak król. Pączuś w maśle. Tu, jeszcze ten pionek. Ojej, jak cudownie. Okej. Pytanie teraz, czy zostawić wolnego pionka, zagrać tu? Nie, chyba. Trzeba będzie tą trudną końcówkę grać. Ta końcówka jest bardzo trudna, tego pionka trzeba wziąć. Ale widząc po tym, jak on to gra, mógł być chyba w miarę spokojny. Powiem wam szczerze, ciężko tą końcówkę mi tutaj grać, ale grożę matem. Góry, lecimy. Nie wiem, co z tego wyniknie. Wiem jeszcze tak, na chwilę. Dobra, z powrotem. Szacha. Bardzo źle realizuję na pewno. Nie najlepiej, że tak powiem. Dobra, ale może tak? Tak tu grozi mat. Grozi mat! I jest mat! Przepraszam, nie jestem dumny z takich partii, ale jest punkcik, no. Dobra, Krzysztof, żeby nie było, tutaj nie włączam analizy, tylko od razu wkroję tutaj. Czarny zagrał tutaj debiut bardzo ładnie. Skoczek D5, idealnie. Tylko tutaj dokładnie jakoś trzeba było, co? No być na A2, dziwię się, że tego nie zrobił. Nadal pozycja jest remisowa, mimo pionka więcej, zobaczcie. Do remisu to zmierzało, ale zobaczmy, taką wieżówkę można skapścić. Tutaj już grałem gorzej, tu myślę, że nawet czarne mógł przychwycić cokolwiek. A co, szacha nie można było dawać cały czas? Według mnie można by było. No tutaj to mi dał pograć. Tu
Tutaj, no i E5, no właśnie, już przeważka. Zobaczcie, król F3 jest ruchem remisowym, czyli dobrze zagrałem, bo chodzi o aktywność. Tutaj król za bardzo nie ma ruchów, a przy wybiciu, no jest ta opcja właśnie zwycięstwa. To jest bardzo trudna końcówka, te dwa pionki wolne. Takie szczerbaty bym je nazwał. Szczerbatymi, tak bym to nazwał. No i mat na H8. Poszło. Dobra. 4,5. Punktu. Jak tam będzie naszym w ogóle? Gdzie jest Jan Krzysztof Duda? Polish Fighter 7-9. To tutaj prowadzi. O proszę bardzo. Oparin Grigori. Wugar Razulow. No, a Hikaru też daleko, nie? Proszę, proszę. Hikaru też ostatnio formy nie ma. Zobaczę, może ten title tutaj wieczorny można spróbować powalczyć, zobaczymy. No. Jaka końcóweczka ciekawa. Oczywiście łatwiej to wygrywać niż się bronić, ale to jest teoretyczny oczywiście remis. Czas spadł, wygrały białe. No ale jak na czas to tak. No właśnie, trzeba szybko grać, nie? Ale ciężko jest grać szybko i broniąc się przede wszystkim. Dobra, jest już kolejna partia. Okej. Czy to jest runda numer... Runda numer 10, jeszcze dwie do końca. Dobra, gram goniec G5. Zobaczymy jak przeciwnik zareaguje. E4. Okej. Niech będzie tak. H3. Subtelnie, żeby goniec nie wyszedł. Na C4 goniec. Okej, no i gramy sobie pozycyjkę. A4, żeby to skrzydło troszeczkę tu rozdmuchać. Okej. Bierze A1 się zawsze przyda. Dobrze. Co dalej, panie Bobrze? Niech będzie tak. Skoczek F4. Wygląda nieźle. Właśnie. Wygląda i chyba jest niezłe. Muszę wrócić. Przestawić skoczka. Coś tu znowu mi się nie podoba. Król H2. Król H2 i G3 chyba. Znowu mnie atakują tutaj, co nie? Znowu atakują. Skubańce. Uparcie spróbuję się po prostu obronić.
Ok, tutaj to wybiję. Jak już C5 poszło, to tak, tak. I goniec G2, tak po prostu. Bronię, żeby skoczek miał swobodę. No bo tak go przestawić może. Też ciekawie. Na D5 zagrać. W ogóle wrócić królem też może. Chociaż nie, bo tu strzały mogą być potem bicie, jeżeli skoczek nie będzie bronił. Okej. No teraz to sobie zwrócę królem. Już tu przestawię figurkę. Może wymiana? Takie karlsenowskie pozycje wybił. Okej. Okej. Tak, C4 jest kuszące, pewnie tak zagrasz. A może i dobre nawet. To wracam. I teraz tutaj grozi. No i co? Mam cię. No, chyba super pozycja, bo za chwilę zagram tak. Pionka zdejmę. Skoczek broni D2. Różnopolaki. Skoczek nie gra. Jest dobrze. Bierze A4 z powrotem. Hop i biorę. Aha. Potem tu obronić. No nie muszę od razu brać. W sumie może tak. Zobaczymy. No tak, zagramy. Na pionka tego. Okej. Tak z obroną, więc będę mógł już swobodnie zbić. I zbijam. Pionek więcej. Tak po prostu. Tak, tak grozi i wzięcie tu. O! Aha, nie mogę, bo skoczek E7. A tak, popatrzymy sobie. A to skoczka odpędzę bardzo chętnie i tu wejdę. I wracam. Izolowany. Jest to strategicznie wygrana pozycja oczywiście. Bez dwóch zdań. Już nie można sobie tego teraz odpuścić. Król G2 zawsze mile widziane. A tu to nie założyłem, ale mogę zbić tu chyba. Mogę, skoczek broni. Pion za pion. Nawet drugi, dobra. A to końcówka. A, podstawka tutaj i tu. Aczkolwiek zagra tak i nie podstawka do końca, ale tutaj biorę kolejnego. Pionka. Dobra, F4 jakieś. No tu mogłem wziąć kolejnego, to teraz skorzystam z tej opcji. Mamy to, moi drodzy. Jest 5,5. To już wstyd nie jest, ale dzięki wam wróciłem do turnieju. Jeszcze raz dziękuję, bo byłby wielki wstyd. Ale już okej. Zobaczmy, co pierwszy z brzegu, nie? Czyli to chyba lider. Jak sobie radzi? Gra białymi. Tu chyba czarne są przyjemniejsze, bo król bezpieczniejszy. Przepraszam na emocje, a przy ciężkich figurach zwykle tak jest, że tam, gdzie król jest bezpieczniejszy, tym lepsza pozycja. Oczywiście białe tutaj mają trochę więcej czasu, a właśnie chowają króla, słusznie zresztą. No cuda jeszcze mogą się dziać. Pytanie do was, drodzy widzowie, którzy jesteście na żywo na Twitchu.
Jakbym grał o 23, to kto będzie ręka do góry? Dajcie znać. Można napisać słowo ja. Tak, żebym wiedział. Ciekawy jestem, czy dostanę od was odpowiedź po prostu. Oczywiście, tak czy siak, spróbuję zagrać, nie obiecuję, ale jeszcze bym może sobie tam pyknął ten turniej. No, trzy osoby, świetnie, jest dla kogo grać. Dziękuję bardzo. Koniec gry. Lider przegrywa. Jakiś wieczny szach, ale nie. Nie, mocny, mocny czarny. Zagrał królem tak, że nie ma jakiegoś po prostu szacha, takiego normalnego. Dobra, dzięki za info, widzowie drodzy moi. Dobra, klikamy sobie tutaj zawodników z najwyższej półki. Co to za poza czarny? Dobry, nie? Ale grają. Grają trochę chłopaki. Co pionka? Aha, tutaj dać. To król bardzo niebezpieczny. Tędy? Ja bym tutaj zagrał. Wow. Skoczek może ładnie być. Ale wiecie co, no, jak ktoś zna się trochę na tych szachach, to pięknie się go ogląda, naprawdę. Coś pięknego. Dokładność jeszcze tutaj taka. Co król? Oj, czyżby białe tutaj miały szansę? Na remisik. I znowu dochodzimy do tych końcówek. No jest to remis, ale wiadomo, że czarne będą próbować. Z gońcem byłoby trochę łatwiej grać. No i będą klepać te ruchy, panowie. Tak to już jest. Jeszcze białe będą matować. Ale by było. Oj. A, no to tak, tutaj można szachować. No dobra, żartuję oczywiście. Ale cuda się zdarzają. No remis, 50 ruchów. Bez bicia i bez ruszania się pionkiem. I mamy ostatnią rundę. Mistrz międzynarodowy, który też streamuje, jak widać. Odpalę sobie go szybko, zobaczę. Ok, E4. To G6 może.
No dobra, też facet skupiony, wyłączam go, bo żeby tutaj się nie dublować. Ok. Tam coś w tym stylu. Próbujemy, może tak, takie kombinowane to są szaszki. O tak, mi się to podoba. Jeszcze przesady nie mam zrobionej, tutaj E5 od razu, tak. Przesadę trzeba zrobić. Dobra, teraz bądź mądry i zagraj coś fajnego, B5 niech będzie. Tutaj będziemy lecieć z tematem. Okej, tu oddaję wprawdzie pionki za otwartą linię. Może to mi nic nie dać, to jest ryzyko po mojej stronie oczywiście. Wziął. Miał prawo. Chyba dobrze zrobił. Goniec nie gra, coś to poszło nie tak. Okej. Przerzucę może skoczka. Ja tutaj wybić chyba trzeba jednego pionka. Celujemy tam. A, on się też broni. W sumie dobrze się broni. Bierze C2. No chyba tak. Wziął pionka i go przytrzyma. To jest dobra pozycja białych. Jednak to ryzyko moje się do końca nie opłaciło, jak widać. Tędy spróbuję też pograć w ogóle przez F6. Wymianę mi proponujesz, drogi przyjacielu. A to ciekawe. To ja chyba odzyskuję pionka. Tak? Tu. Aha, pole D5 będzie dla ciebie. No ale ja też będę miał pole na D4. Okej. Aha, tu grozi. Aj, ile grozi? Nie dostrzegłem tego. No muszę tak. Nie mam wyjścia. Wieżę jak zbiję, to ja mam tutaj też bicie pionka. Okej, tak też można. Dobrze, znowu zagrałeś tak i tak. Pionka, to jest jedyna nadzieja, ten pionek H5. Aktywność figury, koniecznie. 2, 4, 5, 2, 4, 6. Ma pionka więcej, 2 wolne. To jest niebezpieczeństwo, które mnie może zmartwić. No właśnie, on ma tutaj dylemat z tym pionkiem H4. Trochę ruchu muszę zrobić, żeby to zbić. A te pionki mogą zasuwać. Tak, tak. Może też nie tak prosto będą zasuwać. Dobra. Może to nie jest takie złe, ale skoczek D3 według mnie trzeba zagrać. Dokładnie. Dobra, bić muszę zbić. Okej. O tak. Chodzi o to, że... No właśnie. Tutaj... A, mądrze zagrał, mądrze. A tak? Tu i tu. Król G7 bez sensu. Chyba. Wieża C2. Szybko pograł właśnie. Policzył. Tu, 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 tu. I nic nie mam. Właśnie. O to chodzi. Tak.
F4 jest też fajnym ruchem dla niego. Niestety. Koniec D8, co? Tutaj koniec F4 przecież. Właśnie. Tak, a tu jest szach. O red. Źle to wygląda. Kurczę, no przegrana. Szkoda. Szkoda. Szkoda, moi drodzy, trudno się mówi, do widzenia. Szkoda, no 5,5, no dziś nie mój dzień. Znaczy, przynajmniej ten turniej to nie był mój kompletnie. Dobra, dziękuję Wam serdecznie. 5,5 punkta i tak niezasłużone tak naprawdę. Do zobaczenia następnym razem. Może do 23 w takim razie, jeszcze dzisiaj, 5 września. Do zobaczenia, trzymajcie się.